W tym odcinku Enek Rewolucji nie wiem, co mnie będzie czekać, bo przestałem czytać opisy tych odcinków, bo w sumie tam czasem są spoilery, a ja spoilerów nie lubię. Restauracja Impuls w Łodzi jest w opłakanym stanie. Właściciele potrzebują pomocy. Po pensję? To każdy przyjdzie. Nie pamiętam. Przepraszam. Ale nie wydarło się, Kasia. Co tu się dzieje? Atmosfera tego miejsca jest nie do zniesienia. Natalka pracuje na sali. Nie ty za Natalkę. Czy ktoś się tu w ogóle lubi? Jeszcze jakby mi ktoś wytłumaczył, o co chodzi. Prawda, miał chyba latać! Nie, tylko pani Magda. Najważniejsze było być ze mną. Tu trzeba wszystko zmienić. Jeżeli jest tak, że ty sobie idziesz gdzieś, a on sobie gdzieś idzie, no to ja też nie pójdę. Czy do tej restauracji zaczną zaglądać goście? Zapraszamy na nowe otwarcie restauracji Impuls. Czy dania będą im smakowały? Nie, to powieprzeć. Ta kuchnia była po prostu świerdząca. Przed Magdą Gessler stoi wielkie wyzwanie. Czyli, że tak, po raz kolejny ten sam schemat. Brak wypłat, kłód, śmierdząca kuchnia, brud, smród, wszystko najgorzej. Czyli to, co lubimy. Ulica Piotrkowska w Łodzi tętni życiem. Dziesiątki knajp, kafejek, barów, restauracji. Szeroki wybór i przystępne ceny. Choć ulica nie jest otwarta dla samochodów, można się tu dostać bez problemu. Nawet w środku zimy riksze czekają na pasażerów. Jaki naprawdę, jaki ona wjazd sobie tutaj zapewniła. Ja myślałem, że ona jakąś, nie wiem, limuzyną podjedzie czy czymś takim, na takim wózeczku. Ale nie, no fajnie. Przed Magdą Gessler zderzenie z mniej barwną rzeczywistością. Na obrzeżach Łodzi na jej pomoc czekają Irena i Rafał, właściciele restauracji Impuls. Jedno mi się nie podoba w tych starych odcinkach, że bardzo dużo używali muzyki, która jest teraz copyrightowana na YouTubie, wszędzie tak właściwie, że to jedno mi tylko nie daje spokoju, bo trzeba wykazać się dużą ilością montażu. Tu masz to, co zawiozłeś, a tu masz to, co teraz masz do zawiezienia. Dlaczego mówię, bo on jest na tablicy. No szef też, oczywiście, ale główną decyzję podaje szefowa. Irena zarządza restauracją, a jej narzeczony Rafał pilnuje zaopatrzenia i rozwozi jedzenie. Czyli tak zwany pantofel. Przecież to widać po nastrojach, tak jak jest szefowa zdenerwowana, to jest wiadomo, że jest coś nie tak. No bo nie dogaduje się z szefem. Co ty za głupoty gadasz? Kobieto, uspokój się. Nie wiem. Mieszasz mi, strasznie. Ty mieszasz im na kuchni zupełnie niepotrzebnie. Nie. Jacy właściciele, taki zespół. Kłótnie są tu codziennością. Wiesz, oni się tam biją? Że ona mu groziła tam przed chwilą, ewidentnie, na kamerach. To będzie nam znacznie łatwiej pracować i znacznie łatwiej nam będzie zająć się tym, czym powinniśmy. A spraw, które trzeba poprawić, jest sporo. Kuchnia wydaje mało obiadów. 20-25 nieraz. Zależy od dnia. A na dodatek wszystko na wynos. Znaczy szczerze, 20-25 obiadów dziennie to chyba dosyć taki okej wynik całkiem. Czyli ta restauracja ostatecznie nie jest jakaś taka padła. Restauracyjna sala świeci pustkami. Kelnerka zamiast obsługiwać klientów przy stolikach odbiera telefony. Na już? Tej restauracji potrzebna jest rewolucja. Potrafi ją przeprowadzić tylko jeden człowiek. Magda Gessler. No dobra, ale sekunda, bo skoro dosyć sporo obiadów tam idzie na wynos, to może oni na tym się powinni skupić. Po co jakby zapraszać do siebie ludzi, żeby oni tam siedzieli, skoro idzie im ten biznes na wynos? Miejscu i anturażu na to, aby im pomóc. Mają duże kłopoty, chcą się pobrać. Miejsce jest przyjazne, można zaparkować samochód, dookoła jest niezbyt ciekawie. Zobaczymy. O co tu chodzi? Czy to jest duży problem? Czy sobie dam z tym radę? Spróbuję. Nie no, kto se da radę jak nie ona? No kto? W tej restauracji na pewno nie brakuje ozdób. Są suszone kwiaty, kul, gniazdko, pluszowy króliczek. A to rodzinna pamiątka? Ktoś tu jest bardzo sentymentalny. Czy te wszystkie ozdoby i bibeloty zrobią wrażenie na naszej restauratorce? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest pierwsze, co ona wyrzuci. Bo powie, że to po prostu zbiera kur, że to brzydko wygląda, że po co to w ogóle jakieś gówno. A do czego? To? To są serweteczki wkładane. Tu? Tutaj na tym drugim stoliku. Aj, kujkajku, przepraszam panią bardzo. A to co to jest? Cukierniczka. Cukierniczka? Dobrze, poproszę kartę. Ty, ale fajna ta cukierniczka, taka kula, taka otwierana, zamykana. Śmiesznie to wygląda, może przynajmniej wilgoci tak nie ciągnie. Tałatka z jajka i groszku. Natalia chyba pierwszy raz w historii tego lokalu przyjęła tak duże zamówienie. Sznycel cielęcy. Jak poszło? No, Natalia. Pan mi to szepnieś ubrać? To nie jest na mnie. Oho, już jakieś pierwsze roszczenie od kelnerki. Coś musiała zrobić. Brak cielęciny nabiera dramatycznego wymiaru. Natalia,
Natalia? Kelnerka, która do tej pory zajmowała się odbieraniem telefonów, tak zestresowała się tym zamówieniem, że w obawie przed dalszą kompromitacją zamknęła się w toalecie. Tak, bo to jest właśnie to, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Iść, zamknąć się w toalecie i się obrazić w ogóle na cały świat. To jest właśnie to, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Telefon, dlaczego ty przychodzisz? Niestety nasza koleżanka Natalia się zestresowała. Państwu tego nie życzę wyraźnie. Natalka pracuje na sali. Nie ty za Natalkę. Duże zaskoczenie, duże zaskoczenie. Znaczy ja wszystko rozumiem, że on teoretycznie jest szefem, ona jest szefową, więc no tak, no kelnerka powinna być na sali, ale wyszła taka sytuacja, że kelnerka się zamknęła w toalecie, no to kto ją miał obsłużyć niby? To tak nie może być, albo mam pracowników, albo ich nie mam. Jeżeli mamy zamiar sami pracować, to będę wiedziała, co robić, tak? A jeżeli mamy kogoś, z kim pracujemy, to każdy odpowiada sam za siebie, tak? Bardzo jest dziwnie. Proszę mi wierzyć, że jest dziwnie. No bardzo taka toksyczna atmosfera tam panuje. I nie jestem pewny, czy to gdziekolwiek zajdzie. Jak moja kuchnia w tej chwili. Nie przyjmuje się i robi. Tak jest? Dokładnie. No tak. Są szlaki? Nie. A są gdzie są szlaki? Lokacje. No tak można powiedzieć, że troszkę nie ogarniają na tej kuchni. Jak za dużo im zamówień nagle wpada, to troszkę się mieszają. No ale wszystko do wyrobienia, tak? No ja nie lubię takich. Wszystko mi się powaliło. Karty nie wymieniłam wcześniej. I nie zdążyłam zapisać ich. Boże, ale po co oni tą kamerą robią takie zoomy? To jest tak niepotrzebne. To pełne emocji oczekiwanie na dania trwa już dobre pół godziny. Głód pobudza apetyt, ale czy Magdzie Gessler będą smakować tutejsze specjały? Ona nadal nie dostała tego jedzenia? Ja myślałem, że zaraz już dostaniemy jakąś mini recenzję, a tu jeszcze się okazuje, że ona czeka cały czas. Wszystkie potrawy przygotowane są ze świeżych produktów, dlatego czas oczekiwania może być dłuższy. Co to? Flaki. Oj, jak to są flaki, to możemy usłyszeć niestety, że śmierdzą gównem. Bo to jest praktycznie za każdym razem, jak ktoś podaje jej flaki. Chwila, co oni tam dodali do tego rosołu? Również ludzie. Bęsztyk jest jaki? Basztyk. Co tu pisze? A co to jest basztyk? Ten kucharz to zaraz weźmie jakąś packę i on po prostu tak... Wow. Nie mamy słowa. Rafał dzisiaj był po zakupy, tak? Kto pisał wczoraj kartkę? No skoro nie ma, to powiedz pani Magdzie Gessler, że nie ma sałatki, nie wiem, bo nie mamy sałaty. Czyli już nie mają drugiego dania, które ona sobie zażyczyła, bo ktoś zrobił źle zakupy. No, idzie to coraz lepiej. Dla ścisłości nie jest to bewsztyk tatarski. Tatarski wreszcie wylądował na stole Magdy Gessler. Bołowe mięso. Odmrożono. Posiekano i zrobiono tatara. Dałabym kotu. Dlaczego kotu? Skoro ona mówi, że to jest niedobre, to czemu kotu by to dała? Daleko temu, do jakiegokolwiek strogan. To jest? Rembrandt. Twarde jak jasny pieron. Ten Rembrandt, biedny Rembrandt. Czy jej cokolwiek będzie tam smakować jak na razie? Czy kuchnia zrobiła cokolwiek dobrego? Nie mogę podnieść schabowego. Ja bardzo dziękuję, ponieważ nie ma koperku, nie ma pieprzu. Z tym pójdziemy do szefa kuchni. I niech ona rzuci tymi talerzami. Niech to będzie pierwszy odcinek, gdzie ona rzuci tymi talerzami w szefa. Ale wolej, w ogóle w środku nie ma nic. Znaczy w sensie ma masło, ale nie ma smaku. A wołowiny nie używamy już do rosołu, tak? Znaczy nie ma gdzie zużyć tutaj tej wołowiny. Ale mamy sztukę mięsa w karcie. Ale kość... No mamy. No tak? No. Poważnie? Tak. Zobaczę. Nie, no to fajnie, jak kucharz nie wie, co mają w karcie nawet, to naprawdę idziemy w taką stronę, której się nikt nie spodziewał. Mam był lekko zamrożony. A co to jest? To? To jest dewolej. A mogę zobaczyć, jak... Niech pan pokaże tego dewolej, to śmieszne. I pan to tak trzyma na wszelki wypadek, jak ktoś tam mówi, tak?
Znaczy, nie, on był kowo w tej chwili odmroziłem, także. Ale to jest taki gotowy dewolaj do usmażenia po prostu na wypadek, jakby ktoś to zamówił. To już jest nawet, to było obtoczone już w panierce. Oj, nie zjem na mieście nigdy już, nigdy. Tak śmierdzi, musicie wymieniać tłuszcz, tłuszcz jest stary. W kuchni się robi i się robi wszystko od nowa. Jest tu taki chaos, tyle łez, tyle bólu i tyle niespełnienia, że nie mam pojęcia, co zrobić z tą restauracją. Muszę się przetrwać z tym tematem. Właśnie wyobrażacie sobie pracować w takim miejscu pracy, gdzie ciągle ktoś płacze, ciągle ktoś krzyczy, ciągle ktoś się kłóci i jeszcze do tego klientów nie ma. I jakim cudem ci ludzie wstają codziennie rano do pracy? Akurat nie jestem tutaj osobą, która mogłaby wprowadzać jakiekolwiek zmiany, tak? Niesamowite jest to, że zawsze nagle się okazuje, że jednak da się tam utrzymać czysto, że jednak da się posprzątać za tymi lodówkami, mikrofalami i tak dalej, że kurde, jakoś się da. O wiele lepiej. Teraz czas uzupełnić braki. Kuchnia wygląda nieźle. Trzeba się zabrać za oczyszczenie atmosfery. A pan dostawca z firmy Prima przyszedł, zostawił dostawę i mamy lokowanko produktu. Czyli w sumie ta firma przez 27 sezonów współpracowała z Magdą Gessler. Ja pierniczę. Wszystko nie bierze się z niczego. Coś tutaj się dzieje tak źle, że nic nie działa. I może poprosić właścicieli do mnie? Ciekawe, czy będą się kłócić, czy będą sobie coś wypominać, czy jednak to wszystko będzie spokojnie. Hamburgerami. Też. I było fajnie? Tak. Było fajnie, było przyjemnie. A dlaczego teraz się kłócicie? Strasznie się kłócicie, bo to jest aż nieprzyjemne. Dokąd wy się ze sobą się nie pogodzicie, to miejsce w życiu nie będzie prosperować. Aha, no to można w takim razie knajpę zamknąć, tak mi się wydaje. Fantastycznie się sprawdzi. Półtora. No to dlaczego ty nie siedzisz w kuchni jako kucharz? No, bo jestem potrzebny jako kierowca. Nie wierzę. Nie, nieprawda. Nie wierzę w to. Powinieneś, uważam, że wejść do kuchni, zakasać rękawy, być młodym, fajnym kucharzem. Nie, ale nie ma co gadać, tylko... Robisz, no. Po prostu wiesz. No. Jezu, ale ten... On taki... No, pantofel. Taki typowy pantofel, że on się boi tej kobiety. On się po prostu jej boi. Pan tu się tak wałęsał i wałęsał. Nie był pan w kuchni długo. Ile czasu pan robił ten? Strzelowa? Jakąś pół godzinki. Ale pokroił panu mięso kucharz, bo widziałam. Ha? A dlaczego tak? Oby jest zawodowcem, świetnie kroi. No ale ten kucharz w tym momencie, jak kroił to mięso, to mógł robić na przykład coś innego. Więc to on powinien zrobić to danie od A do Z. Gotowanie jednak za chwilę. Najpierw Magda Gessler musi nauczyć Rafała i Irenkę, jak współpracować. Może zmiana dekoracji sali i wyrzucenie niepotrzebnych przedmiotów pomoże oczyścić ich nastroje. Kwiaty idziemy z tymi na okno. Naprawdę? On aż tyle rzeczy wypieprzy? Czemu te kwiatki stamtąd zniknęły? Nie rób tego co ja, zrób sobie coś innego. Nie patrz na mnie, skoro jesteś taki dzielny. Żeby zawsze podkreślać wszystko, dumny jesteś z siebie? Wspólne działanie nie jest chyba najmocniejszą stroną tych dwojga. Zaraz. Co tu się dzieje? Dokąd poszli Irena i Rafał? Magda Gessler jest sama na placu boju? Nie, no fajnie, ona se sprząta, ona zdejmuje jakieś ozdoby, a tamci se poszli w pizdu, właściciele, bo się pokłócili. Nie, naprawdę, z każdą minutą jest coraz lepszy ten odcinek. Ale uważasz, że to jest ważniejsze? Jeżeli jest tak, że ty sobie idziesz gdzieś, a on sobie gdzieś idzie, no to ja też sobie pójdę. To jest wasza restauracja. No, pomyślałam, że jeżeli z Rafał, to sobie poradzi. Ja was zostawiam i wy sprzątacie co do wszystkiego tutaj. A zobaczymy, czy sobie poradzą z tym, czy wezmą się, pokłócą i zostawią to w cholerę na kolejny dzień jeszcze. Ale ja nie myślałam bez przyczyny. Ale nie tylko pani Magda. Najważniejsze w tej chwili była ta sytuacja. Najważniejsze było być ze mną. Co ja robiłam? Nie wiem. Trzeba być tutaj, a nie sobie pójść. Ale ktoś mnie prawie widocznie tam prosił. Nie, jesteś niepoważna. Dobrze, to jest poważne. Mamy jakąś kompromisu, a nie kłótnię. Jeśli oni nie pójdą na jakąś terapię, to naprawdę ta restauracja nie ma zupełnie sensu. Przecież oni pieprzą całą atmosferę w ogóle też w tej restauracji, na tej kuchni i co przy klientach na przykład też będą się tak kłócić? Restauracja była naprawdę brudna. Porządki trwają kolejny dzień. Po kuchni czas wysprzątać salę. Nie było zbyt czysto, powiem szczerze. Tak? Naprawdę? Ciekawe, jak on na to wpadł. Robimy bardzo prostą historię. Idziemy do tablicy, ponieważ ciągle kłótnie, co kto ma robić. Mamy tak, mamy Irenę, Irena i mamy Rafała.
Irena, proszę. Piszesz, co ty będziesz robić, Rafał pisze to, co on będzie robił, proszę. Ha, ja cały czas zapominam, że przecież ten gościu też jest właścicielem tej knajpy teoretycznie. Cały czas ja go widzę jako taki, takie popychadło, że jeździ po zakupy. I tylko tyle widzę. Mamy razem sobie na kasę, tak? O, stoicie obok siebie piszeć. Tu pisze, pisze. Śmiał. O, nie, Irena, nie patrz na to, co on pisze, tylko pisz na to, co ty uważasz, że to ty możesz zrobić i to... Zaraz się w ogóle okaże, że to ona mu będzie mówić, co ma pisać na tej tablicy, bo to przecież pantofel. Irena, dasz mi na chwileczkę to? Po prostu faksem to śmieszne, że to napisałaś. Wieczorki taneczne zostaje w pracy do końca. No co to ma znaczyć? Co to kuźwa? Wieczorki taneczne zostaje w pracy do końca. A dokąd ma zostawać? Do początku? Bo... Nie kum. W ogóle, a co to są wieczorki taneczne? Ona będzie, w sensie ona będzie robić te wieczorki taneczne? Będzie je organizować, czy co? Do końca nie wiadomo, kto co robi. Nowa kartka. A na nowej kartce nowe reguły gry. Obsługa imprez, kierownik restauracji. Obsługa imprez, kierownik restauracji, a tamta jest menadżerem. W zasadzie to można powiedzieć, że będą się zajmować tym samym. No już jest konkretnie. Dobrze, kierowniku restauracji. Ja pana bardzo poproszę, żeby pan był też częściowo zastępcą tutaj wpisał szefa kuchni. Proszę. Plany na przyszłość, być zastępcą szefa kuchni. Ale... Mi się, kierownik jest trochę nad menadżerem, no nie? To może to powinno być tak, że to on jest menadżerem, a ta babka jest kierownikiem tej restauracji, bo to w sumie ona tutaj rządzi bardziej. Trochę poznamy. No oczywiście. A. Dobrze. Fajny kawał mięsa tak w ogóle. Wędlin wysokogatunkowych brzmi to... Czarownie, po prostu tak, że można się wyżegać. Chodzi o to, że wysokogatunkowy nisko... I to wszystko, proszę pani. Go. Koreczki ze śledzi żółtego sera. Ja, naprawdę to jest komuna. Moim zdaniem... O! Mamy pierwsze bingo skreślone. Znowu jest komuna. Butelkę z piwem, na to wsadzamy kurczaka. Butelka z piwem wychodzi ponad kurczaka. Butelka z piwem razem z kurczakiem się grzeje w piecu, ma słód. I wydziela odrobinę piwa, które cały czas oblewa kurczaka, w związku z tym kurczak piecze się tak, jakby był malowany miodem. Co jak ta butelka na przykład pęknie? Wtedy przecież praktycznie cały kurczak jest do wywalenia. O to chodzi, żeby wreszcie zrobić coś takiego, co jest fajne, tak? Jest tylko u nas. Kamień spadnie z serca. Musisz wierzyć w to, że się uda i musisz wierzyć w to, że jesteś dobry. Nie poganiać wszystkich, na siłę nikt niczego nie zrobi. Ludzie muszą wierzyć, że ty... Jesteś fajny. Oj, to z tym będzie problem. Coś jak oni przez lata na przykład widzieli, jak ona ciągle się drze, jak się kłóci i jak jest taką chamską osobą, to co nagle zrozumieją, że ona jest jednak fajna, tak z dnia na dzień? Raczej nie. Impuls? Jest taka restauracja? Nie wiem. Nie, nie. Tam są obiady domowe u Górala. U Górala, czy Kowala, a słyszał pan o takiej restauracji Impuls? Nie. To jest to kawałek. Ja pierniczę, nikt nie zna tej knajpy? Ludzie mieszkają w okolicy i w ogóle nie wiedzą, co się tam dzieje? Co to jest, przepraszam bardzo, za muzyka? Chcę być twoją kurką. Co to jest? Obiadkiem, kuchennym fartuszkiem, twoim cackiem z dziurką. Obrzydliwa ta piosenka jest. Mam nadzieję, że nie będą jej puszczać już więcej. Odrobił za mnie lekcję. Ja myślałem, że mam odrobić za lekcję. Panie Janku, no przecież ja miałam pana nauczyć, jak mamy robić tego kurczaka, a pan sobie sam go zrobił. A przecież, a dlaczego pan go tak zaszył? Niech pan powie, no i co teraz będzie? Jakby panu zaszył, to by była straszna rzecz. No. I z jednej strony chciałbym to zobaczyć, a z drugiej bardzo nie chciałbym tego zobaczyć. Ten kurczak jest bardzo elegancki, on jest po prostu tak postawiony na baczność, jak wojskowy ruski kurczę. Obrałem. A czy pan to posmarował? Co za przyprawa? Przyprawa mi od kurczaka, troszeczkę czosnku. Aha. Zaraz się okaże, że cały ten kurczak się nie nadaje. To nie jest według przepisu i do kosza poleci. To tak trzeba było samą papryką. Mogę wrzucić trochę papryki? Tak, oczywiście. Przepięknie. Co to jest? Co ona przyczepiła do tego? To jest kawałek czego? Jakiś burak to jest, czy co? Dobra, jeżeli się obrałem. Tu trochę.
To będzie dobre. To jest dobry przepis. To jest jakiś bardzo prosty przepis, bo tam nie ma praktycznie w ogóle składników, ale to będzie dobre. Dobra, to nie świeżo. Dla ciebie zostawiam. Ja może tak być? Idę działać dalej, to spróbuję. Może tak być? Coś mi może pomóc. Nie, ale możesz mnie pytać, jak chcesz, jak jesteś tutaj. Nie, mam nadzieję, że mi troszeczkę wesprzesz. Poradzi sobie, ja wierzę w niego, że sobie poradzi. Ja mogę iść i być blisko. Oni tacy jacyś mili dla siebie są. Czuję się nieswoje, jak oni są tacy mili. Że potrafili dojść do jakiegoś kompromisu. It makes me glow so much. No nie wierzę, że zobaczyliśmy takie coś, dożyliśmy tych czasów. No nie wierzę. Nie wierzę, historyczny moment. Niech ktoś to oprawi w ramkę. Czym pan to robi? Łyżką. A ma pan wałek do ciasta? Tak. To proszę położyć na blacie to, wałkiem do ciasta. Panie Janku, młynkiem mieli się prościej. No ale na pewno jest prościej już tym wałkiem mielić, niż jak on to robił chochlą. Panie Janku? Tak? A czemu pan nie pamiętał o tym? To trzeba to umyć, bo jest brudne i się lepi. Proszę tutaj od dzisiaj to używać, szczególnie tego drewnianego, dobrze? A to nie jest jakiś do kawy, czy coś w tym stylu? Chociaż no młynek to młynek pewnie. Nie, trzeba mieć tak. Środek do tego pieca. Oczywiście. Który rozpuszcza starą spaleniznę. Bo nie ma takiej siły, żeby to wymyć, że on jest naprawdę bardzo brudny. Na najniższą półkę. Do jutra piec musi błyszczeć, a póki co... Kurczak będzie się musiał upiec w mało komfortowych warunkach. I ile? Stawiacie, że ile to się będzie tam piekło? Ja myślę, że 1,5 godziny trzeba dać takiemu kurczakowi. A wychodzi tak, że nic w tym lokalu nie ma. On bierze pieprz, wałkuje mi złamanym wałkiem. I mówi, że on ma taki sprzęt w restauracji. Dobrze, ja proszę odłożyć wszystkie gotowanie, idziemy na zebranie. Musimy tutaj powyjaśniać rzeczy, żeby atmosfera tu była zupełnie inna. Oho, i teraz będzie pewnie taki kącik psychologiczny, że każdy usiądzie i pewnie będzie musiał mówić, co mu nie pasuje w pracy. A to jest taka niepotrzebna presja. Wydaje 16 zł. Janek nie wiedział, że ma te płyny. Ja nie wiem, ale Irena, my musimy sobie, jakoś to jest tak, że każdy musi być za coś odpowiedzialny w tym miejscu. Ja muszę iść i za was sprawdzić, czy to jest sala, czy to jest kuchnia, to jest troszeczkę... czy to jest zaopatrzenie. Ale przecież jest menadżerem, tak? Od czego ona innego jest? Żeby tam być po prostu i nic nie robić? Kasiu, co ty tu robisz tak naprawdę? Nie tylko. Kiedyś chciałam zrobić jedną zupę, ale pan Janek stwierdził, że nie, więc ja się nie udzielam. Jeżeli Kasia przyjmuje, że ona mówi, że ma jakieś swoje pomysły, jaka to była zupa, Kasiu? Nie pamiętam. Przepraszam. Ale nie denerwuj się, Kasia, chodź. Ale to czym ona się teraz denerwowała? Przecież miała właśnie szansę zabłysnąć, powiedzieć, jaką tą zupę chciała przygotować, a ona postanowiła się obrazić i wyjść. Skąd pomysł w ogóle w tych starych kuchennych rewolucjach, żeby były jakieś piosenki takie? Teraz jakiegoś Akona w ogóle puścili. W trakcie w ogóle zmiany scen, co w ogóle to nie pasuje przecież do tego, o czym tu mowa. Spokojnie, to jest ciężkie, przyłapkę zaczęłam pan od słówki. Nie dało się. Czego się nie dało, słowek? No wszystkie słówki są bardzo słodkie. Tak. Też teraz mówię tak samo. Ja zrobiłam inaczej. Janek, nie pozwala. Nie. Janku, nadają na ciebie. Proszę? Że nie pozwalasz nikomu niczego robić. Ta kelnerka specjalnie szeptała, specjalnie mówiła tak cicho, żeby nikt jej nie usłyszał, a Magda Gessler, Janku, obgadują cię. Tylko mi się wydaje, że na cztery surówki, które są wszystkie słodkie, nie żadna różnica, tak? W zestawie. Nie wiem, dlaczego ja wyszłam na despotę. Nie wiem dlaczego. Janku? Nie wiem. No bo ona się ciebie boi, nie może robić tego, co chce. Ale nie mam możliwości takiej. Ja ani nie wyzywam, ani nie rozkazuję. Nie, tutaj nie można nic nie mówić, jest groźnie. To jest kolejny ten sam typ człowieka, że nie, on jest niewinny, on na pewno nic nie zrobił złego, to, że wszyscy się boją mu w ogóle przeciwstawić i on wszystkiego zakazuje, to jest innych wymysł, on jest niewinny, on jest super i w ogóle odczepcie się od niego. Próbuj sroganowe. Mamy nowego szefa kuchni, czy nie? Oj, chyba średnio im smakuje, mam wrażenie, albo nie wiem, co tam się dzieje. Ciężko wyczuć tych ludzi. Jeszcze popieprzyć. Teraz. Ale nareszcie coś tu pachnie w kuchni, zauważyła pani Kasiu? To ta kuchnia była po prostu śmierdząca. Pierwszy raz kurczaka w kuchni.
Ale tym się właśnie różnią te stare odcinki od tych nowszych. Tam jest jakoś tak bardzo luźno. Jest luźna atmosfera, oni się śmieją w ogóle, jakieś żarty, żarciki tutaj tego. A w nowszych tak jakby ona wpada do knajpy i wszyscy są na bar. Tak, oczywiście. No to, to. Tak. On będzie tak krzyczeć. Bardzo dobrze. Pan Trogon skończony, kurczak skończony, dawaj jemy. Udekorowane. Dobra, i zaraz będzie test kurczaka, czy to jest dla gości? Nie no, jeszcze nie, bo to przecież jutro dopiero będzie promocja. Więc to chyba będzie tak na spróbowanie tylko. Mogę nie wstawić do gości? Robimy elegancko. Nie mały talerz do dużej porcji, tylko duży talerz do średniej porcji. O, skrzydełko czeluszka. Jedna rzecz jest fantastyczna, żeśmy dotrwali do tego momentu wszyscy razem, nikt nie wyszedł, a emocje są po prostu. No, to jest faktycznie sukces. Jest trzeci czy czwarty dzień tych rewolucji i nikt nie wyszedł. W końcu nikt się nie popłakał. Ludzie są zadowoleni, śmieją się. Ja też. Jutro wielki dzień. Mam nadzieję, że będzie to przełom w całej tej smutnej historii. Kurczak na baczność będzie tu generałem, który będzie rządził i smakiem, i kuchnią, i gośćmi, i właścicielami. Zobaczę. Popatrzcie sobie na ten napis restauracja. Dlaczego wtedy wszystkie te napisy wyglądały tak samo? W każdej knajpie, na każdej knajpie przed wejściem te napisy były tą samą czcionką, ten sam, no wszystko to samo. To było z jednej fabryki jakieś zamawiane? Bardzo ładnie panu wyszło, panie Janku, brawo. Widzę, że jest wymyty piekarnik, tak? Trochę jeszcze się przepala. Będziemy stawiać? Damy chwilę, wiem jak jest klientem. I to już przygotowują tą akcję promocyjną, tak? Skoro to już jest dzień czwarty. Rewolucje trwają ile? 4 dni chyba, no nie? W sensie jest pierwszy taki wstępny, jest drugi, gdzie z reguły są kłótnie, trzeci, gdzie już się wszyscy ogarniają, czwarty to jest przygotowywanie dla gości pod promocję i na kolację, no i piąty to jest już chyba jej powrót tam po paru tygodniach, tak? Ja w sumie nadal nie wiem, a już nagrałem chyba tego, nie wiem, z 30 odcinków. Zapraszamy na wielkie otwarcie restauracji Impuls. Zapewniamy świetne jedzenie, miłą atmosferę, muzykę do tańca. Zapraszamy na nowe otwarcie restauracji Impuls, ulica Dachowa, godzina 17. To nie jest chyba dobry pomysł na promocję. Przecież to jest jakby, nie wiem, jak... Wiem, że jak się zbliżają wybory, albo się zbliżały kiedyś tam, to jeździły takie auta właśnie i krzyczeli jakieś różne rzeczy. Albo na rynku w Krakowie stoją panie z Ukrainy i przez megafon mówią jakieś różne rzeczy nie po polsku zupełnie. Zapraszamy serdecznie na nowe otwarcie restauracji Impuls. No, mega ta promocja, naprawdę super, co ulotki rozdają. Naprawdę będę się dziwić, jeśli ktoś tam przyjdzie. Miałbyś ochotę wejść, spróbować na przykład jedzenia? Nie jest drogo, z chłopakiem, z kimkolwiek. Wejdziecie, może być z koleżanką. Ulica Dachowa 40, godzina 17. Zapewniamy dobre jedzenie, świetną muzykę i miły nastrój. I te babcie się tak patrzą na tej ulicy i co oni tam krzyczą w ogóle? Co to w ogóle jakieś przestępcy jacyś? Po co? Po co oni krzyczą przez te megafony? Dzisiaj z pana Strogano, nie mój. Każdą jedną uwagę sobie przyswajam. I to jest... staram się później poprawić. Impuls zmienił się nie do poznania. I to jest naprawdę nie do poznania. Bo były jakieś metalowe rzeczy, jakieś kwiatki bez sensu, jakieś inne takie rzeczy i tu nagle jest całkiem inaczej w tej restauracji. Zupełnie inaczej. Cała zaistniała sytuacja wyjdzie nam na lepsze. Będziemy potrafili się porozumiewać między sobą i pociągniemy to jakoś, że będzie lepiej. A teraz gwóźdź programu. Ale oni mają to zamiar ciachać przy klientach? Dużo się dzieje. Jeszcze jest trochę tak, że są sztywni, ale teraz będą rozweseleni, bo generalnie jest piwo. A no to jak jest piwerko, no to wszyscy tam zaraz będą pod stołem leżeć. Proszę tego serca jak najwięcej używać, żeby ono zaczęło działać. Ponad wszystko. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że to była duża, dobra lekcja i że serce Ireny wpłynie na talerz. Na tą restaurację. O Jezus Maria, serce Ireny wypłynie na talerz? Nie wiem, czy to się nadaje do publikacji. Takie zachęcające. Ojej. I kto to będzie robił? Ja.
Super. Dwór jabłkowy ziemniaczany, super. Szarlotka będzie, po królewsku zmiętą, no ładnie. Wtedy wiśniowe z czekoladą. Czyli można powiedzieć, że się trzymają tego, co ona im nakazała, co ona im podpowiedziała, żeby podawali. To jest zawsze dobry trop. Myślę, że wszyscy razem będą pracowali. Zarówno Natalka tutaj, jak i pan Janek, jak i dziewczyny, które były na kuchni. Jest pyszny. Naprawdę pyszny. Brakuje mu sosu, który ma trochę piwa. Czyli musi Janek pamiętać, że to może podlewać, tak? To jemu trzeba powiedzieć. I generalnie jest bardzo dobrze, czyli kolejna rewolucja się udała tutaj. I teraz pytanie, czy restauracja istnieje? Oj. Restauracja Impuls, 2-0 gwiazdki, 2 opinie i zamknięta na stałe. No to coś tam poszło nie tak przez te 14 lat.